Cześć, cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z The Long Dark, moi drodzy. Teraz dostaliśmy zadanie od Jeremiah, żeby iść zapolować na niedźwiedzia. Już w statystyki jestem najedzony, napity, lekko zmęczony, ale to nic. No i co, mamy troszeczkę żarcia. Te żarcie trzeba będzie. Plan jest taki, moi drodzy, tak mi się wydaje, że to są strzały nad jeziorem. Nie wiem, czy to przypadkiem nie muszę iść tu, nie? Więc plan jest taki, zabieram resztę żarcia, co tu zostało u tego Szoszona naszego. Idę tutaj do domku i idę szukać tego misia, nie? I zobaczymy, co tam się będzie działo. Przy okazji, jak będę na tym jeziorze, to zajdziemy do domku numer 1. Zobaczymy. I tak dalej. Dobra, mamy przeładowane race, mamy początek dnia. Tak, początek dnia mamy, to akurat tyle, że czasu nam zajmie, żeby dojść do naszego domku magicznego, nie? O ja pitole! Czy wy to widzieliście? Ja pierdzielę, tam nie wychodzę. Ale jaja, co? Ten niedźwiedź stoi tutaj przy drzwiach. Kurde. Ciekawe, czy będzie teraz, czy już sobie poszedł. Oho. To był zły pomysł. To chyba na grubo. Utrata krwi, ryzyko infekcji. No to pozamiatane, jak naprawdę mam pozamiatane. Ale jeszcze żyję. Ja. Uciekł bydle. Ale mamy pół zdrowia tylko, to niedobrze. Haliera. Nie, dobra, chowamy się tu do dziury, nie ma co. Musimy się wyleczyć najpierw. No wiem, że musisz zatamować krwawienie. Już, tamuj się, chłopie. I do tego możesz się jeszcze wyleczyć brodaczką. Na przykład. Ale mamy mało zdrowia. Kurde, niedobrze. Nie spodziewałem się takiego, że tak powiem, przebiegu, że za drzwiami od razu będzie stało te bydle. Ale kurde, mamy mało ten. Nie, no muszę się przespać przynajmniej z parę godzinek, żeby trochę podleczyć sobie. Właśnie, herbatka. Zieloną herbatkę powinienem mieć tutaj w skrzynce. Dla wszelkiego zajdziemy. Napijemy się zielonej herbatki, no i co? I trzeba będzie iść dalej w poszukiwaniu, nie? Napijmy się. Bonus do odpoczynku to ze 3 godziny. Dobra, niech będzie 4 godziny, się prześpimy, może się troszeczkę nam te zdrowie nadleczy. No bo ja z takim stanie to nawet nie zamierzam do niego startować, no bo co? No troszeczkę się podreperowało. Bo co? Drugi atak może być już śmiertelny całkowicie. Ślady krwi prowadzą tędy. Czekajcie, przeładuję sobie broń, dobra. Mamy przeładowaną, musimy iść po śladach. Ślada krwi pobiegł gdzieś tędy. Dzikie dźwięki dookoła. No to powiem wam, że no takiego
przebiegu akcji to się nie spodziewałem, Haliera. On tu gdzieś chodzi, bo słyszę, kurde. Wyjdę za góry, a on wyjdzie na mnie, nie? Chociaż niekoniecznie. Jest tam. Dobra. Jakby go tu zaatakować, żeby on mnie nie zaatakował, to by było dobre, nie? Dostał. Dostał. Gdzie on jest? Tam. Żeby się nie okazało, że ja jeszcze zaraz tak on mnie wprowadzi na minę typu wilki, nie? Czekaj, on gdzieś tu dostał. Tu są ślady krwi jakieś. Haliera. Nie ma śladów krwi. Kurde, ja się męczę, nie? A jak się męczę, to trzeba szybko kawę. Bo się może męczyć nie będę. Premia na zmęczenie. I teraz będę mógł biegać. Tam poszedł. Tam poszedł. Dobra. Haliera, biegniemy. A to nie tak miało być. To miało być, kurde, że ja miałem iść do chatki. I tam w chatce go tropić, a to się okazało, że on wytropił mnie. Je, butwa i noga. To jest niedobre. Niedobre. No, muzyka się włącza. A tu były wilki. Jeszcze. Się obawiam, że on w końcu do mnie przyjdzie. Bo ile można uciekać, nie? Ale ty, dostał. Teraz takie magiczne pytanie. Nie, no są ślady krwi, dobrze. Są ślady krwi. Skrzynka jeszcze? Czy ja tu nie byłem? Metalowy przeszukaj. Nie byłem tu. Jeden nabój, tkanina. Dobra, nabój się przyda. O, sukin kot. Dostał. Ale ja też. Uj, połamał mnie. Jebu twoje nogę. Nie jesteś taki, bo ci jedzie z paki. Niedobrze, moi drodzy, niedobrze. Szybko, Mackenzie, wstawaj. Krwi. Karabin bierz, no czemu nie bierzesz? Niedobrze, lewa stopa, dlaczego lewa stopa? Czemu lewa stopa? Kurde. Okej, wszystko pięknie, ładnie.
Ale pewnie. O, ciuchy, czapkę mi zdali. Je, butwę noga, to buty. O kurde, zaraz będę na posaka latał, nie? Gdzie on pobiegł dalej? W tą stronę. Haliera. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby go w ogóle ganiać. Tu są kamienie, czy on tu pobiegł? Muszę go sukinkota wytropić, ale teraz pytanie jak? Problem polega na tym, że mi zdrowie ucieka, więc chyba trzeba będzie jednak wrócić i się podleczyć. I ewentualnie naprawić co nieco. Chyba tak zrobię. A tu jeszcze wilki dzieje. Butwaj nogę. Widzicie? Niedobrze. Niedobrze. Nie no, niestety musimy wrócić do chatki. Nie będę ryzykował utraty zdrowia, bo mogę nie przetrwać kolejnej walki. Mamy... Ile tego paska mamy? 52% tylko. Więc nie jest za ciekawie. Tylko teraz pytanie brzmi, ile razy będę musiał go jeszcze dziada trafić, żeby zdechł. Bo jak to tak ma wyglądać, jeden strzał i on nie harata, no to normalnie, wiecie co, no to to nie wróżę dobrej przyszłości sobie. Bardzo nie wróżę sobie dobrej przyszłości. Dobra, no nic, musimy się naprawić. Przede wszystkim musimy się naprawić, żeby się trochę ochronić. Naprawić szmaty, no bo niestety już te szmaty, kurde, są poharatane. Czy w sumie mógłbym te buty sobie zrobić teraz z jeleniej skóry, zanim wyjdę na polowanie i chyba tak... Ale skóry mam tam, w domku. Ja. Skóry mam w domku i tylko dwie. To sobie butów nie zrobię. W ogóle czy ja dobrze idę? Dobrze, tam były te góry. Tam muszę iść wzdłuż tych skał, nie? Kurde, no. Tu jeszcze jakaś skrzynka leży. A tu już chyba byliśmy, czy nie? Nie. Kolejny pojemnik. Ale wcześniej przechodziliśmy chyba tędy. To jak to jest? Bo nie bardzo rozumiem, czy to specjalnie się zrespiło teraz do tej misji, żeby naboje gdzieś tam sobie znaleźć. Ile mam naboi? 12. Będzie 10. 10 w karabinie i ile? 10, 10 bez karabinu. Czyli mam 20 łącznie, mamy 20 pocisków. Naboi, nie pocisków, naboi. Żeby odstrzelić misia, ale... Nie no, ale to się tak nie da, nie, nie, nie. Wszystko pięknie, ładnie, moi drodzy, ale z misiem to już nie są żarty. Niestety. To nie jest wilk, że go racą odstraszę, czy tam jakąś pochodnią, czy nie wiem, czy czymkolwiek. Myślałem, że to będzie troszeczkę łatwiejsze. I teraz jak na złość, patrzcie, króliki chodzą pod samą chałupą. No ja pierdzielę, przecież to jest niedorzeczne. Pod samą chałupą chodzą mi króliki. Dobrze, nie chodzą. Zajdę szybko jeszcze. Wystawię pułapki, zanim pójdę spać. Pułapki chyba były tu, jak nie w tamtym domku, nie? Tylko jedna? Dobra,
Jedna to jedna. Gdzie te Kitajce chodzą? Nie ma kamienia. Tak go, też go powinienem móc złapać, nie? Dobra, nie ma co, na głupie zabawy tu przyjdzie jeszcze pora. No, jeszcze szybko muszę zobaczyć, czy mam ten skóry wyprawione. Mam skóry wyprawione, dobrze. Skóry bierim. Tego nie bierim. Dobra, to wyrzućmy. Nie, no musimy przenocować i od rana zaczniemy kolejne polowanie, ale zanim to się stanie. A w ogóle czy ja jeszcze ogólnie oprócz tego, no spodnie tu są, dobra, spodnie są, ale czy oprócz spodni ja mam jakieś szmaty schowane? Rękawiczki tylko i kalesony mam. Czapki nie mogę, ani tego nausznika nie mogę. Kurde. Trzeba będzie poszukać sobie jakieś czapki. Dobra, czyli jak tak, tu mam przemoczone czapki. 9% czapki, ja pitole, nie? No to zaraz w ogóle się okaże, że czapki nie będę miał i będzie mi w łeb tynę zimno. Ile mamy? 91%, dobra, naprawiajmy po kolei, nie ma co. Nie ma co. Tu mamy 50, 80, tu spodnie na pewno. Ale chyba najważniejsze będą mi buty do naprawy. 38%. No dobra, jeszcze. Jeszcze się naprawimy. 100% spodnie, dobra, ale najważniejsze to mi są chyba buty. Buty są najważniejsze, bo nie wiem czemu, ale ciągle lewa stopa. 87%, dobra. Jeszcze naprawmy się. Plum, 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 plum. Jeszcze do mnie SMS-y piszą. Dobra, nie chcę SMS-ów. Rękawiczki 14%, do tego też potrzebuję wyprawioną skórę, nie? No dobra. Chociaż może, kurde, niepotrzebnie. 86%. Skarpety w miarę dobre. Walis raczej jedne dobre, drugie dobre. Tu spodnie dobre, sweterek w miarę. Tu kurtkę, tkaniny dwie potrzebujemy. Właściwie tkanina tkaniną, ale... Gdzie te mamy zepsute ciuchy? Z tego co możemy zrobić? Możemy naprawić? Nie, możemy tylko przetworzyć. No dobra, trudno. Pewnie czapki też nie możemy naprawić, nie? Zrujnowany. Nie, dobrze. To było to, nie, to było to, to. Kurtkę. Musimy naprawić kurtkę, nie ma bata. No jeszcze pić się chce, ja. Jeszcze zdrowie mi ubywa. O matko i córko. Taki przebieg akcji, zwrot bym powiedział. Nie za bardzo mnie cieszy. Dobra, kurtkę mamy na 100%, tu mam 80, dobra, pasuje. Teraz jeszcze jak wygląda sytuacja z karabinem, 97%, więc czyścić go nie będziemy. Na jedzenie nie jesteśmy. Dobra, zjemy sobie coś z tego. Pałek sobie zjemy. O, batonik się psuje, dobra, batonika sobie zjemy. O, elegancko. Jak tam nasze? 1200.
Elegancko. Elegancko. Możliwa miejscówka starego niedźwiedzia. I tu jest możliwa miejscówka starego niedźwiedzia. No tak, bo go tu dwa razy widziałem. No to okej, no było w porządku. Ale to nie tak miało być. Dobra, to nie tak miało być. Leczymy się. Idziemy w drzemkę. Północy. 10 godzin naprawiamy się. Idziemy dalej polować. No niestety będziemy go polować, aż go kurde dziada nie upolujemy, albo on nie upoluje nas. Co w tym przypadku może być bardziej możliwe. Dobra, zdrowie mamy całe. Git malina. Napilimy się. Śpiwór. Butel. Jeden. Dobra, daj dwie butle. Przeładować. I szli. Szli i śpiewali. Polować dalej, nie? Przy okazji może sprawdzimy tutaj naszą... Czekajcie, którędy to było. To było tu. No, stoi. Stoi haliera. Jak pogoda plus 1 stopni, ale pada deszcz, więc zaraz będzie szybkie przemoczenia. To też niekoniecznie mi się uśmiecha. Możliwa miejscówka starego niedźwiedzia. Ty, a... No bo on mnie tu zaatakował, czyli tu był widziany. Tu był widziany i tu był widziany ostatnim razem. Dobra, nie ma co. Męczymy się. Męczymy się, czyli kawusia. Kawusia i się już nie męczymy. Latamy. Kurde, szkoda, że ten śnieg pada, bo zaraz będę znowu cały mokry, nie? No i szukamy misia. Misia Koralgola. Miś Koralgol, wielki ham, wypił litra. Nie, jak to było? Kurde, już nie pamiętam. Kurde, ten śnieg moczy mnie. Mocno mnie moczy. Jakby tak z godzinę przeczekać. Dupa, nic nie pomogło. No, za to się bardziej... O Jezu, przepraszam, bardziej się zmęczyłem. Dobra, lećmy tam do jeziora, gdzie go ostatnio widzieliśmy. Tam leleń. Leleń, prowadź na niedźwiedzia. Kurde, dwa strzały dostał i nie zdechnie. Dobra, jesteśmy przy jeziorku. Tylko pytanie, czy on gdzieś dalej nie uciekł. Dobra, tam pieprzysz, musisz jeść, nie musisz jeść. Nic nie musisz. No ta śnieżyca mnie trochę, kurde, martwi. Tam wilk leci. No jak, leci wilk. Ale wilka my nie chcemy, nie dzisiaj. Idziemy szukać misia. Cip cip, misiu, cip cip. Lelenie. On mnie zaatakował tutaj między tymi dwoma skałami, nie? Jakoś tak gdzieś to tutaj było, nie? Ja
Tam są płoty, czyli coś mogłoby być na górze. Tak, bo tu była skrzynka. Kurde, najgorzej, że śladów teraz nie widzę, nie? Przeszukaj metalowy płyn. Przecież był przeszukany. Znowu nabój? Znowu tkanina? Ale to kurde, to się w takim wypadku i tam się to wszystko chyba respi, nie? Kurde. Kurde, blaszka. Czy on przypadkiem tutaj nie ma jakiejś kurde swojej jaskini czy coś? Teraz będę go co, latał po całej mapie szukał? Tu mamy linę. Właśnie. Właśnie. Tylko, że kurde, przy tej pogodzie to chyba dupa. Ale zobaczymy, czy będę mógł wejść w ogóle. Tak średnio. Spadnę. Spadnę. Trzeba byłoby się coś najeść, żeby może tam wejść. Dobra, dawajcie pałków trochę zjemy. No, pałki zjedzone, dobra, pałki zjedzone. Jak tam? Obawiam, że jak skończy mi się kurde, ten pasek, to ja je butnę na ziemię, nie? Kurde, no jeszcze kawałek nie została. Właśnie, chłopie. To też jest skrzynka. Jeszcze zejdziemy, zobaczymy tą skrzynkę. Dlaczego, kurde? 27,49 na 26. Dlaczego? Bo jestem zmęczony. Ja. Nie podoba mi się to w ogóle. Pusto. Przeszukano. Czyli coś tu zostało. Spodnie zostały. Co to zostało za spodnie? Robocze? Robocze i sweter został. Jeszcze tu jest skrzynka, ale ona pewnie też jest pusta, prawda? Pusto. Zejść na dół już nie zejdę. Znaczy po linie nie zejdę, nie? Jaj, teraz będziemy kurde naprawdę chodzić i szukać tego misia po całym tym. Albo on nas znajdzie. Obawiam się, że on szybciej znajdzie nas niż my jego. A w ogóle czemu ja bez karabinu chodzę? Dobre pytanie. I w ogóle jestem zaraz przemoknięty, zaraz będę. Więc trzeba byłoby sobie poszukać w międzyczasie jakiejś fajnej, ciepłej jaskini, żeby się gdzieś przenocować i oby ta jaskinia nie była misia. Dobra, dobra, tam. Ty zmęczony, dupa, nigdzie nie jesteś zmęczony, masz biegać i koniec, kropka. Tu by był nawet taki dobry kawałek.
Nie, tu by chyba nie padało nawet. Tylko, że będzie pizgać. 8 stopni mamy. Pół dnia jeszcze, kurde. O, tu też nawet by był taki w miarę fajny kawałek. Tylko, że co, teraz drewna nie mam, nie? Jak z drewna? No na całą noc na pewno nam nie starczy. Kurde, no dobra, jak na całą noc nam nie starczy, trudno, nie starczy, ale może chociaż schowam się tu ciutkę. Rozpalę choć trochę te ognisko. Właśnie miałem za pomocą brzozy rozpalać, właśnie, Zobaczyć jaka jest ten... Jaka jest możliwość procentowa, jeśli chodzi o rozpalanie ogniska. Bo z brzozy, z tego co wiem, przetestowałem na własnej skórze, z kory brzozy się elegancko robi podpałkę, naprawdę. Wysuszona kora brzozy to normalnie działa, tak zaje fajnie, że głowa mała, naprawdę. Mamy godzinę i 7 minut. Dobra, na razie może godzinę i 7 minut. Okej, okay, to teraz przeczekaj. Nie to. Przeczekajmy tą godzinę. Ja jestem zmęczony. Mogłem się położyć, przespać. Ja. 35 minut. Śnieg pada. Dobra, dołóżmy godzina 6 minut, dobra. Szybko zróbmy akcję godzinną. Ile mamy? Godzinę 3 minuty, dobra, styknie. Godzina 3 minuty. Godzinę snu, żeby chociaż troszeczkę się podreperować. Podnieś piwór. Jak tam? No dobra, ognisko tu zostaje. Jak ciuchy? Ciuchy wysuszone, git malina. No idziemy szukać dalej tego niedźwiedzia, kurde. Tylko jak go... Jak go znaleźć? Się coraz dalej oddalam od bazy. Może trzeba byłoby coś upolować. Jak się skaleczyć mogę? Czy mogę się skaleczyć? Spotkanie... co? Spotkanie z niedźwiedziami. 3 z 6. Użyj mapy, aby wyśledzić niedźwiedzie w pobliżu jego miejsca przy tajemniczym jeziorze. 3 z 6. W tajemniczym jeziorze. No to dobra, było. Raz, dwa, trzy miałem spotkania, tak? Raz, dwa, trzy. To jeszcze będę miał 3 spotkania. Jest obóz drwali gdzieś. Byliśmy tu. Kurde, trzeba byłoby przejść na drugą stronę w ogóle. Tylko tu jest zejście, to tędy nie. 3 z 6. To sobie jaja normalnie robią. Ja mam niby 6 razy się spotkać z misiem i 6 razy on ma mnie zepsuć. Ja nie mam tyle bandaży. To trzeba niestety iść chyba na to. Trzeba chyba iść jednak do chatki. Do chatki przy jeziorze, jak to tak ma być. Trzeba byłoby się skaleczyć, to wtedy on by przyszedł sam do mnie. Tylko, że kurde, najgorzej teraz jestem zmęczony. Tam chodzi wilk. Tak niespecjalnie bym go chciał spotkać na swojej drodze.
Wolałbym misia. Tu jeszcze jakiś domek mamy. Czy ja tu byłem? Byłem. Dwa nawet domki. No może nawet i przenocujemy tutaj. A, nie dwa domki, tylko kibel, właśnie. Dwa domki. Nie dwa domki, w jednym jest kibel. Kibel bez serduszka. Tu mamy haliera, tu mamy duże rzeczy do zrobienia. Książkę na pewno sobie wezmę. Do żarcia oczywiście tutaj nic nie ma. Ja już tu byłem. Ja już tu byłem. Dobra, ale nic. Wiecie co zrobimy? Pozyskamy sobie materiały. W ogóle ile ja mam tkaniny? Czy ja mam jakąś tkaninę? Mamy 3 sztuki tkaniny. Z poduszki ręką można porwać, poduszkę nie można, tylko za pomocą noża, więc nie będę rwał za pomocą noża, będę rwał za pomocą ręki i dostanę za to 3. Zbliża się noc, jebutwa i noga. Temperatura jest tutaj 20 stopni, to jest git. Dobrze byłoby sobie coś jeszcze zjeść, nie? Pytanie co? Wilka? Cip cip Azor. No, trudno, chyba będziemy musieli wilka zjeść, nie? O kurde, nie trafiłem, ja pistole. Sukin kot, zachciało się na wilka polować. Jak ja głupi jestem. Ale śmierdzę, dobra, może mi się przyjdzie. Dobra, dwójka. Ze zwichniętym nadgarstkiem i ja. Szybko, 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 szybko. Na nadgarstek mogę sobie wziąć 2 tabletki. Dobra, bierim. Oh fuck. On znowu idzie. Kurde. Szybko do chałupy. Ja pierdziela, jak głupi jestem. Ty, zachciało się wilka jeść. Dobra, nie. Z tabletki najpierw bierzemy. Na nadgarstek. Lewa dłoń. Na nadgarstek bierzemy. Lewą dłoń. Nie, zostaje tutaj. Trudno. Zostaje tutaj, bo oni mnie zepsują całkowicie. Kurde. Co jeszcze mogę się naprawić? Ryzyko infekcji. Właśnie woda. Ja gdzieś miałem wodę, czy nie? Woda, woda. Mamy wodę. Wodę bierzemy. Jak nic, wodę bierzemy. Coż więcej mogę tutaj zrobić? No kurde, teoretycznie nic. Czekajcie, dwa. Reload. No żeby z takiego bliska nie trafić wilka, to już trzeba być normalnie, nie wiem. Na myśliwego chyba się raczej nie nadaje. Poszedł sobie? Czy nie? Nie! No! Nie wiem, czy się wystraszył, czy dostał. Chyba się bardziej... To moja krew. Nie no, zeżrę go. Kurde, jak nic cię usmażę dzisiaj. Usmażymy go. Nie ma tak dobrze. Kurde. Albo i nie usmażymy. 9 amunicjonów. Tracę bez sensu tylko amunicję, nie? A jeszcze mam 3 razy spotkać się z... No kutwa!
Rozdarte ubrania. Ja pierdzielę, spierdzielam w dupie. Będę głodny spał. Gdzie jest ta chałupa? Teraz chałupę zgubiłem. Ja, jaki głupi jestem. Jaki głupi jestem. Zabawy z wilkiem się zachciało. Jestem tak, przede wszystkim zmęczony, bardzo mocno zmęczony, głodny. I zgubiłem chałupę. Tam była ta chałupa. A idę w przeciwnym kierunku. Dobra, no to super. Jest super. Więc mogę nie przeżyć tego dnia. Tego mi trzeba było. Mogę ile? 15 kilo tylko dźwigać. Jak jestem zmęczony, mogę dźwigać tylko 15 kilo. Kurde, niedobrze. Gdzie ten wilk cholerny był? Wilk wilkiem, ale kurde, gdzie jest misio? A może trzeba się skaleczyć i poczekać, aż on sam przyjdzie, tylko że... Kurde. Bo tam króliki chodzą, a ja się tu szarpię, nie wiadomo na co, jak tu króliki chodzą. No dobra, kurde, no nic, nic tego, trzeba się najeść z tego, co mamy. Mamy niewiele, ale... Powinno mi starczyć. I idziemy spać, niestety. Dobra, chrupki. Właściwie to nie chrupki, to suszona ta wołowina, nie? Ile mamy? 1037, styka. Styka, kopitka i 10 godzin drzemki. I to w łóżku haliera. Nie, może jeszcze nie, może... Ale nie, bo już się najadłem, no. Kurde, buty, rękawiczki, co mi podar najbardziej? To mi podar. Czapkę weźmiemy. Coś jeszcze mi podar, dziad jeden. Spodni trochę mi podar. No najgorzej to mi czapkę podar, no. Czapkę i rękawice, ale nie mam wyprawionych skór. Dobra, trudno, moi drodzy, idziemy w drzemkę, nie ma co. Nie ma co, idziemy w drzemkę. Idziemy w drzemkę, po drzemce idziemy szukać dalej misia, no. Kolejny dzień z misiem. Tylko oczywiście, że co w środku nocy, nie? Suszy. Niesamowicie. W nocy nigdzie się nie wybieram. Żarcie mi się kończy niedobrze. Jeszcze za 4 godzinki. 14 godzin snu, kurde. Nowo narodzony. Ale chyba trzeba będzie się wybrać w stronę jeziora i tam przynajmniej będę może siedział. Jeszcze jest noc. Może to jeszcze z godzina. W stronę jeziora bym się, kurde, wybrał. Tam przecież są te chatki. Zapołowiłbym rybów. Mi się nie okazało, że on stoi znowu przed drzwiami. Ule pogoda. Nic z tego. Nic z tego, nie wybieram się. W taką pogodę się nie wybieram. Nic, nic z tego. Dobra, je. A dajmy jeszcze ze 2 godziny, niech się wypocznie, a co? Ustało. Stało. Były domki. Domki były. Gdzie były domki? Bezimienny staw, chata myśliwego. Zrąb. Gdzieś tu te domki były.
Obu zdrwali. Kurde. Musiałbym tędy wyskoczyć na ten potok, tylko... W którym kierunku? Ewentualnie mogę zrobić jeszcze jedną rzecz. Przygotować się do... wycieczki. W sumie jest dość sporo drzewa. Mógłbym jeszcze tutaj sobie przenocować. Naprawić się, narobić sobie żarcia. O ile złapię królika, nie? No, chyba nie złapię królika. Zobaczył broni uciekł. Jebu, twoja noga. Dobry jest? Kurde, woda się kończy. Wszystko się kończy. Nie, moi drodzy. Lecimy. Lecimy. Wiecie, gdzie lecimy? Lecimy do chałupki. Do biura kempingowego. Po drodze może jakieś patyków nazbieramy. Lecimy do biura. Niestety tam zrobimy sobie bazę wypadową. Tam przenocujemy. Prawdopodobnie, jeżeli nie spotkamy niedźwiedzia na swojej drodze, to tam zrobimy nocleg, najemy się, ewentualnie jeszcze może pójdziemy, trochę rybków nazbieramy, żeby być przygotowanym. No właściwie 4 ryby są, nie? To na dobrą sprawę. Na dobrą sprawę można byłoby tam iść i upiec te rybki, jeżeli jeszcze zostały, nie? Kurde, no ta pogoda mnie dobija, no. Znowu mokna, haliera. Tu było te bydle. Czekajcie, rzut oka na mapę. Muszę dojść do samego końca i tu by było przeciąć i wyjdę prawie, że na domek, nie? I tu gdzieś zaatakował. Tam jest koniec jeziora. Czekajcie, mam takiego pomysła, kurde. Mam takiego pomysła. Jeżeli zaczęło się od tego i idziemy wokół mapy, raz, dwa, trzy. Czy to przypadkiem by nie było 4? Gdzieś tutaj 5. Gdzieś tu dopiero 6. Dookoła mapy, co? Jak mamy 6 razy, no takie mi myśli chodzą po głowie, że to tak mogłoby być. Tylko no kurde, no w taką pogodę to nie bardzo. No to, o, gdzie wilk? Jebu, twoja noga. Nie chcę go spotkać na swojej drodze, więc go ominiemy troszeczkę bockiem. Niech se idzie w spokoju. Już mi wystarczająco popsuł ciuszki. Mamy lelenia. Lelenia, króliki. Ta tam sidła moje zostały. O, ja. 3 jelenie. Patrzcie, kurde. Dobra, szkoda amunicji, bo jeszcze misio przede mną. To nie. Na misio co zostawimy. Pociski. Bo ich już niewiele mamy. O, to. Dostał raz. Dostał 2. Spier. Sukin kot. Zostaw mnie. Kurde, wytrzepie mnie. Dolegliwość utrwa ta krwi. Ja.
Ryzyko infekcji. Dobra, podnoś szybko się, chłopie. Szybko się podnosi ze dwa strzały jakieś, no. Ja pierdziele, ruchy, 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 ruchy. Dawaj. Ja on sukienkąt uciekł. Nie mówcie, że z powrotem tu w tą stronę uciekł. Dobra, szybko dolegliwość, utrata krwi. Gotta stop that blood loss. I woda. Dobra, jeszcze szybko. Szybko zadanie zobaczymy. Jest 4, spotkanie z niedźwiedziem na mapie. Było tu? Nie było pokazane jeszcze. Cwajte, cwajte, pajte. Dobra. Bydle leciało tędy k na mnie. Ono tu stało. Ale więcej śladów nie ma, co? Dobra, nieważne. Nieważne, musimy się podreperować. Dobrze, że tam zostawiłem sobie trochę jedzenia. Chociaż na dobrą sprawę, ile mamy dnia? Jeszcze mam cały dzień. Może możemy iść jeszcze po te ryby? To by było chyba dobry pomysł. Pa, czapkę mi rozpiździł. Ja. Dobrze, że tu jest czapka. Na szczęście jeszcze. Dobrze, że wszystkiego nie przerobiłem na tkaninę. Ale można byłoby jeszcze pójść po te ryby. Chyba tak zrobimy. Pójdziemy najpierw po te ryby, jeżeli jakiekolwiek zostały. Szybko domek widzę, na szczęście. Misia niekoniecznie. Kurde, 4 spotkania były. To jeszcze ile? Czy jeszcze 2 spotkania? Ajajajajaj. Czekaj, w tej byłem? Chyba w tej szopce. W pierwszej byłem, nie? W pierwszej byłem, tak. W pierwszej byłem. To tu weźmiemy sobie te rybki, o ile jeszcze zostały. Zostały, moi drodzy, zostały. 83%, dobra, dawaj te sieje. Sieje je. Tu. Dobra, śmierdzę. Jak śmierdzę, to... Śmierdzę, to jest zły znak. Bardzo. Bardzo zły znak. No dobra, mamy 4 ryby, usmażymy sobie 4 ryby, zjemy sobie 4 ryby i będziemy mieli święty spokój, naprawimy co nieco. Przenocujemy. No i niestety będzie trzeba szukać dalej tego naszego super bohatera, który mnie atakuje. Tylko że jeśli chodzi o misia, to jest o tyle fajnie, znaczy fajnie, fajnie, kurde. Fajnie i nie fajnie, nie wiem czy zauważyliście, ale misio atakuje, atakuje i porzuca, nie? I idzie se w piździet. A wilk niestety, jeżeli się nie zacznę bronić przed wilkiem, no tylko tyle, że właśnie przed niedźwiedziem nie można się bronić, a przed wilkiem można się bronić, ale... Wilk, bydlok jeden, zjada nas, nie? Całkowicie. Jeżeli się nie będziemy bronić, a niedźwiedź niestety nas tylko trochę poszarpie i zostawia. Rękawiczki, jest czapka. Ja, hurra. Dobra, ale to tam czapkę, czapko. My musimy tu rozpalić za pomocą chupki 70%. Czy chupka nam coś daje? Książkę 90%. No dobra, no. Rozpalmy ogień. Tu mamy jedną paczkę zapałek jeszcze. Dobrze, trzeba będzie wziąć tą. Come on. Niedźwiedź puka do mnie, słyszeliście? Mówi, wychodź i tak cię znajdę. Nie schowasz się przede mną.
Zajumałeś mi ryby, to moje ryby. Dobra, gałązek dodamy, bo gałązek mamy dużo. Ryba. Ile się będzie robić ryba? 10 minut. Elegancko. 10 minut. O, patrzcie, zebrano jeszcze nafta, ale jajca. Świeża sieja kanadyjska. 3, widzicie? 0,3. Czyli przy smażeniu ryby jeszcze zbiera się nam nafta. Znaczy nafta, no nie wiem jak oni to wymyślili, ale pisze, że nafta. No jak z ryby nafta? Bardziej tłuszcz może do palenia. To jeszcze bym zrozumiał, ale nafta. Dobra. Czyli tak, to mamy, to mamy. Mamy 4 ryby. Teraz załóżmy, jak one będą po 100%. 436 kalorii, 400, aha. Czy do lodówki możemy coś włożyć? Nie możemy włożyć. Bandaży na pewno potrzebuję więcej niż mam. A mam bandaży sztuków tylko 3, to nie. Dobrze, że sobie kiedyś tam to zrobiłem, nie? Teraz trzeba byłoby tak, zobaczyć co my mamy z ciuchami. Buty 49%, trzeba naprawić. Tu rękawiczki trzeba naprawić, haliera. Dobra, czyli tak. Nowe bojówki. Z bojówek dostanę pewnie sam materiał, nie? Jakbym chciał, to sam tkaninę. Nie, to nie chcę. Bojówek. Ej, co ja zrobiłem? Wyrzuciłem. Dobra, nie pitol, chłopie. Jeden z trzech. To skóra, to zostaje. To miałem wyrzucić. Hop. A to zostaje. Włóż. Z butów mamy zmieszane buty górskie, a to buty trekkingowe. Akcje. Jedną wyprawioną skórę. No dobra. Skoro nie ma innego wyjścia, to tak musi być. A te se naprawimy. Godzina 16 minut. No dobra. Niepowodzenie, żeby wasz szlak trafił. Kurde. A z rękawiczek też nie mogę naprawić, prawda? No właśnie, one są dobre, więc chyba... Dobra, włożymy te. O, te rękawiczki niestety, ale wyrzucimy. Będę miał wyprawioną skórę, to se wtedy naprawię. Czapkę możemy założyć, tak, jedno już będzie cieplej. Dobra, naprawmy jeszcze. Jeszcze musimy przed nocą wszystko ponaprawiać. To tylko się da. Kurtka 96%, gitara 88-90%. To musimy ponaprawiać. Kurde, te bojówki są dobre i but fajnoga. Czy to nie bojówki, to są wojskowe jakieś tam spodenki, nie? Ale one są dobre. 48%, nie, jeszcze za mało. 81% materiały tkaniny potrzebujemy. Haliera. Haliera. Ej, tkaninę właśnie. Tkanina leży tam, nie? Tkanina leży po drugiej stronie. 181. Nie, to jeszcze te buty. Buty są... Wezmę. Nie, nie buty, tylko też podniosę, naprawię. A tu wyrzucę na zewnątrz ze 2 ryby. Hop. Ta ma kilo się... Ta ma ile? 600 kalorii. To wyrzućmy. I to wyrzućmy. Hop. Dobra, niech się suszą. Suszą, wędzą, nie wiem jak to. A ja sobie jeszcze... Jeszcze se wezmę tę tkaninę, naprawię se te spodnie. Niestety, ale one muszą być naprawione. Dobra, nie ziewa, jeszcze nie czas i nie pora.
Spodnie są, czapka jest, kurtka jest, druga w miarę, sweter w miarę, rękawiczki w miarę, spodnie w miarę. Dobra, czyli jednym słowem wszystko prawie by było tak jak trzeba. 93%, może jeszcze sobie... mamy zestaw naprawczy? Mamy. Może jeszcze dla celniejszego strzału, żeby nam się broń Boże, nie zacięła. Nie, ten broń jest. Wyczyścimy sobie. Dobra, zaraz się napijesz. 100% elegancko. Elegancko. Co my tu nosimy? Latarkę jeszcze nosimy. Haczyków dużo nosimy. Chociaż one mało ważą, nie? Ciuchy wszystkie mamy to. Mamy akcję. Dobra, przetwórz. Ale miałem się napić. Napić się miałem w pierwszej kolejności. Proszę. Proszę i już nie krzycz. No i dobra. No to co? Mamy prawie że noc. O Jezu, nie to. Batonik miał zostać. Ryba miała iść. Haliera. Miała ryba iść. Teraz będzie bitnie z jedzeniem, ale na szczęście mam jeszcze te dwie ryby. To jeszcze jest pół biedy. Co? Jak mamy z nocą? No dobra. Moi drodzy, nic, prześpimy się tutaj niestety. Nawet bym powiedział 12 godzin. A co? A w następnym kolejnym odcineczku pójdziemy sobie do domku numer 1 i może po drodze spotkamy jakiegoś misia. No więc trzymajcie się i do następnego. Hej, hej.